Bonjour! Nie widziałeś nas totalnie, bo wstaliśmy o... Bonjour! O... 4:45. Po prostu przez usta mi to nawet nie przychodzi. Ja się obudziłem przed budzikiem, bo ja jestem zeskizowany. No, wstaliśmy bardzo wcześnie, bo między 6 a 6 można podróżować. 6:18. Tak, więc wstaliśmy no, trochę wcześniej, właściwie już 6 dochodzi i ruszamy w drogę. To tylko krótki raport z poranka, wyspani. Odpaliło auto. Auto odpaliło bez problemu, bo dzisiaj w nocy było 11 stopni, więc jest super. No i ruszamy, odezwiemy się jak słońce wzejdzie. Ça va très bien, oui. To co widzicie na tej naklejce, no to są takie punkty informujące o tym, że kierowca tira tak naprawdę niewiele widzi. I zauważyłem, że na prawie wszystkich tirach są te naklejki. Wcześniej tego nie było nigdy. To jest jakaś nowa akcja chyba. I hiszpańscy, francuscy, nawet polscy mają tiry, mają te naklejki. No pokazuje to, jak bardzo niewiele kierowca tira widzi. Nam się wydaje, że oni po prostu mają tyle lusterek, kamera, tak naprawdę gówno, prawda? Więc na przykład my teraz stoimy tak blisko tira, że według tej wskazówki on nas nie widzi. Bo wjechaliśmy dokładnie blisko niego i za niego. Więc jeżeli nie ma jakichś na wysiężniku lusterek, to... O, teraz dopiero nas zobaczył. Uważajcie na siebie, jak będziecie jeździć przy tirach. Dokładnie, uważajcie. Tego jednego pana na bok, więc my w tym czasie szybko przejechaliśmy.
no to już godzina policyjna nas nie dotyczy francuska. Cieszę się. Teraz tylko parę set kilometrów do polskiej granicy, no i odpoczynek, i prysznic. Proszę, co tu się dzieje? Tir za tirem. Przyjechaliśmy do jednego z naszych widzów, Frederyka, który napisał do nas maila jakiś czas temu i poprosił, że jak będziemy wracać do Polski, żebyśmy mu kupić kataplanę, czyli ten garnek, w którym się gotuje potrawę o nazwie kataplana. I to też właśnie uczyniliśmy. My akurat jechaliśmy po drodze przed Wrocławiem, to myślę, dlaczego nie? Kupiliśmy mu piękną kataplankę, ale teraz szukam miejsca na zaparkowanie samochodu. To jest taka taplana, to jest taki łok, tylko że zamykany z dwóch stron. Kto nie wie, co to jest kataplana, to zapraszam, tutaj będzie odcinek albo pod spodem i możecie sobie zobaczyć, jak pysznie, wspaniale gotowaliśmy w tej kataplanie. Kasia się jeszcze wróciła, bo naklejkę damy w prezencie Frederykowi. Mamy? Dobra. No to. Jesteśmy. Jak się okazało, tutaj na miejscu jest książka do podpisania. Frederyk i Bożena, tak? Tak jest. Czy na przykład jakieś swoje zdrowienie? Nie, wszystko jedno. Zwykła skrzynka, tak, z wody tutaj na wysuwane, tego Karola, No i na razie coś takiego kombinujemy po prostu, no, żeby też, żeby można było to jeździć ten, na coś. Załatwiona sprawa?
zawieźliśmy. Jak się okazało, nasi widzowie są muzykami i pracują w operze. A dzisiaj nam nie zrobili koncertu, ponieważ dzisiaj się troszeczkę śpieszymy i umówiliśmy się, że jak kiedyś przyjedziemy do Wrocławia, to nas zabiorą na koncert do opery. Pozdrawiamy i życzymy smacznej kataplany. Boże, ale zimno w tej Polsce, masakra. Miało być po prostu ciepło i pięknie i przyjemnie, a jest po prostu zimno. Moi drodzy, na sam koniec tego odcinka pomyśleliśmy, że dogramy takie dwa słowa wyjaśnienia, ponieważ pojawiły się pytania w komentarzach po poprzednich filmach. Dlaczego w ogóle wyjechaliśmy z Portugalii, dlaczego tak szybko przyjechaliśmy i po co weźmy do tej Polski przyjechali, skoro jeszcze całkiem niedawno zbieraliśmy muszle, chodziliśmy po plaży. Otóż sytuacja Portugalii wygląda od paru miesięcy, może od dwóch miesięcy, ponad dwa miesiące, wygląda tak, że tam jest po prostu lockdown i wszystko jest pozamykane. Sklepy są pozamykane, restauracje są pozamykane, plaże są pozamykane, nie można surfować, nie można w zasadzie nic robić, tylko trzeba siedzieć w domach. Teraz już z tego co wiem, puszczają pomalutku te obostrzenia, ale no jak my tam jeszcze byliśmy, to po prostu to już stało się troszkę nudne, no bo siedzieliśmy w jednym miejscu. Spanie na dziko też jest w Portugalii zakazane i mimo, że oni tego może jakoś specjalnie nie sprawdzają, to no my czuliśmy gdzieś tam cały czas z tyłu głowy, że ktoś może zapukać, ktoś może zadzwonić, że policja przyjdzie i nam da mandat, a my już nie mamy ochoty płacić więcej mandatów, bo 200 euro wydaje mi się, że to jest wystarczająco dużo. To zapłaciliśmy ostatnio. I w związku z tym postanowiliśmy ruszyć pomału do strony Polski. Mieliśmy planie, że po prostu przejedziemy za Hiszpanii i to dosyć powoli, żeby już nie gnać tak jak w zeszłym roku. I przyjechaliśmy do Cadexu, byliśmy już w Hiszpanii, no mieliśmy jechać na ten surfing. No i jak wiecie, dostaliśmy telefon, że polski rząd wprowadza kwarantannę dla osób przyjeżdżających z zagranicy. No i dlatego też na rondzie zawróciliśmy i przyjechaliśmy w 3 dni do Polski, co było no rekordem, jest nadal rekordem. Mam nadzieję, że go nigdy już więcej nie pobijemy. No i tak w zasadzie, dlatego też taka szybka, nagła zmiana akcji, to jest wszystko nieplanowane, tak nie miało to wyglądać, ale jak wiecie, w van life'ie, no, nie można nic zaplanować. Wszystko po prostu się dzieje z dnia na dzień, z godziny na godzinę i nie da się zaplanować kompletnie nic w van life'ie. Więc tak się też stało, no i dlatego też wróciliśmy do Polski, jesteśmy teraz już w rodzinnym domu i czekamy, aż będzie ciepło. Wróciliśmy tak, że jakby wiedzieliśmy, że w którymś momencie wrócimy, ponieważ jak już wiecie, wydajemy w tym roku księgę podróży. I tak jak w poprzednim odcinku Łukasz wam mówił, że troszeczkę wam powiem na ten temat, więc dzisiaj w dwóch słowach wytłumaczę wam, o co chodzi, skąd się wziął ten koncept. Przede wszystkim jeszcze dziękuję wam bardzo za głosowanie. Wkrótce pokażemy wam okładkę, którą wybraliście. Ta księga podróży to jest, najprościej mówiąc, dziennik, który zostawiam wam i który chcę wam wręczyć, abyście wypełniali go w trakcie podróży. Z takich notatek zazwyczaj powstają książki przygodowe. Tak właśnie powstał Wielki Wóz i dlatego pomyślałam właśnie, że nazwę ten dziennik księgą podróży, bo każdy z was może stać się autorem tej księgi. Oprócz tego, że będzie tam miejsce do spisywania swoich przeżyć, zawarłam tam także różnego rodzaju ćwiczenia, które sama wypełniałam albo które towarzyszą mi na co dzień w podróży. Te ćwiczenia mają za zadanie pomóc zwrócić uwagę na pewne szczegóły, detale. Są to częściowo ćwiczenia z książek, trochę są to ćwiczenia, które sama gdzieś tam jakoś zaczęłam sobie narzucać, wymyślać. Będą tam także różne pytania, ale o szczegółach opowiemy wam wkrótce, bo będzie taki właśnie moment, spotkamy się wspólnie na live i bardzo szczegółowo wam pokażę i opowiem, co tam się w tej księdze znajduje. No i tak, no i teraz właśnie finalizujemy powoli cały ten projekt, mamy już oprawę graficzną, kończy się korekta, no i za niedługo księga pójdzie do drukarni, no i za niedługo będziemy mogli ją wysyłać. To się kiedy wydarzy tak mniej więcej, Łukasz? Czy my to wiemy? W połowie kwietnia. Po świętach, zaraz po świętach będzie informacja. My wcześniej powiemy o tym, ale przed sprzedażą już zaraz po świętach, tak, Wielkanocy. Tak, także jeśli chcecie się zapisać na tego wspomnianego live'a, gdzie opowiem wam o tej księdze i dokładnie wszystko, skąd się wzięło i jak powstał ten pomysł, no to pod spodem zostawimy wam linka. Tutaj chyba też zobaczycie adres. No i to jest jeden projekt, który właśnie zmierza ku końcowi, a wymyśliliśmy sobie jeszcze jeden bardzo szalony projekt. Miałem już nigdy w życiu nie budować kampera i ja tak też się zarzekałem i nigdy tego nie więcej nie zrobię, ale
No, tak się stanie po prostu, bo będziemy budować nowego kampera, bo tego, którego budowaliśmy, no i my go budowaliśmy na jeden rok, już żyjemy nim 3 lata, no i doskwiera nam, jak wiecie, brak tego prysznica, a zwłaszcza w czasach covidowych, gdzie wszystkie te prysznice i pływalnie są pozamykane. Więc z uwagi na to, że nie zanosi się, żeby ta sytuacja covidowa się tutaj rozwiązała sama, to też zaczęliśmy, no zaczniemy budować kampera, na razie szukamy vana. Bo no przede wszystkim chcemy po prostu mieć fajny samochód, na którym będziemy mogli go, no, wyposażyć go w zabudowę kamperową. Ja przewrotnie powiem, że mnie tego prysznica aż tak bardzo nie brakuje, bo ja bardzo sobie cenię prysznice brane w plenerze. Natomiast to, czego najbardziej mi brakuje, to jest miejsce do pracy. Odkąd zaczęłam montować, no niestety to, które mamy tutaj, nie jest wygodne, boli mnie kark, bolą mnie plecy, także będziemy właśnie uwzględniać tą potrzebę. Jeżeli macie pytania związane z naszymi projektami, czy to z księgą, albo z budową kampera, to piszcie w komentarzach, my zawsze czytamy komentarze, więc ustosunkujemy się do nich i odpowiemy na nie. A jeżeli macie jakieś też inne pytania, to też możecie pisać. O samym projekcie budowy vana powiemy wam prawdopodobnie w kolejnym odcinku troszeczkę więcej, także właśnie wtedy też odpowiemy na wasze pytania. Dokładnie. A póki co dziękujemy wam bardzo. Dzisiaj jest ten odcinek troszeczkę inaczej, miał być w środę, ale no wyszło jak wyszło, po prostu są jakieś inne rzeczy, które nam zajęły czas i jest dzisiaj ten odcinek. Jeżeli wam się on podobał, to dostawcie łapkę w górę, kto nas nie subskrybuje, jeżeli to wam się podoba. zapraszam na przycisk subskrybuj, możecie nas subskrybować, a zwłaszcza te osoby, które się interesują budową kampera, no to koniecznie przyciśnijcie przycisk subskrybuj albo zaproście swoich znajomych, żeby śledzili tą budowę kampera, ponieważ będziemy wszystko pokazywać na YouTubie. Trzymajcie się, pozdrawiamy mocno, ściskamy, dziękujemy, że podróżujecie z nami. Ściskamy zimną, bo jest zimno. Cześć.